drugi festyn na rzecz, zbieramy na rzecz bezdomnych zwierząt ze Stowarzyszenia Rex Podopiecznych. Inicjatorem jest zakład karny z Malborka i my tutaj się właśnie chętnie przyłączyliśmy, gdy wystąpili do nas z prośbą o współpracę przy organizacji tego festynu. Zakład karny w Malborku już od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz przyjaciół zwierząt Rex. Wspieramy różnego rodzaju akcje charytatywne na rzecz bezdomnych zwierząt, zbiórki karmy, udział w różnego rodzaju akcjach, tak jak powiedziałam wcześniej, gdzie przekazujemy również rękodzieło wykonane przez osadzonych w celu zebrania funduszy na biedne bezdomne zwierzęta. Mamy tu trochę puszeczek, mamy różne gadżety i tak przysłowiowa złotówka do złotówki uzbieramy na jakąś karmę, na leczenie zwierzaków. Także bardzo dziękujemy, że zakład karny i ta Akademia Nauczania no, organizuje to dla nas. Dlaczego postanowiliście przyłączyć się właśnie w tą inicjatywę? Bo my zawsze chcemy być dla i dzieci, i mieszkańców Malborka, i zwierzaków Malborka, i z nimi. Czy to są zwierzęta, czy to są osoby, które potrzebują pomocy, każda inicjatywa tego rodzaju jest bardzo cenna. Zarówno zakład karny w Sztumie, jak i areszt śledczy w Starogardzie Gdańskim, a także nasza jednostka, czyli zakład karny w Malborku, przekazali różnego rodzaju rękodzieło wykonane przez osadzonych w ramach bądź to terapii, bądź programów resocjalizacyjnych, które w dniu dzisiejszym będzie specjalnymi prezentami dla dzieci, które będą brały udział w konkursach, jak też dla tych, którzy będą wygrywali różnego rodzaju nagrody. Woo!